przyciski trochę inny rozmiar mają i tak dalej, ale najważniejsze jest to, że ma inne switch. A jakie ma opóźnienie? I czy czymś się różni? Mniejsze ma opóźnienie, bo ma hybrydowe. Mechaniczno-optyczne, a G502 zwykła ma same mechaniczne. Aha. %56. No już. Potnę kogoś, naprawdę. Czemu jest wyraźnie większy ale jest progres niż 1%?